Polsat stara się konsekwentnie zapraszać do współpracy największe polskie gwiazdy, które uświetniają swymi występami kolejne produkcje stacji. Jedną z najbardziej znanych artystek nadawcy jest bez wątpienia Elżbieta Lenska, która jakiś czas temu zmuszona była przejść operację mózgu. Sieć obiegło właśnie nagranie aktorki z tamtego niezwykle trudnego okresu. Polsat podjął współpracę z Elżbietą Lenską przy serialu Pierwsza Miłość, który jest emitowany już od 14 lat. Artystka szybko wyrosła na jedną z najbardziej popularnych twarzy stacji, występując także w innych, licznych produkcjach. Poza tym grała oczywiście na teatralnych deskach. Niespodziewanie szczęście to zostało jednak zaburzone przez wstrząsające zdarzenie, nagle pękał jej tętniak. Polsat, gwiazda pokazała nagranie ze szpitala. Lenska szybko trafiła do szpitala, gdzie lekarze walczyli o jej życie. Artystka przeszła poważną operację mózgu, która na szczęście powiodła się zgodnie z planem. Dziś gwiazda może już funkcjonować w normalny, dawny sposób, nie zapominając jednak o kontrolnych wizytach u specjalistów. Niespodziewanie sieć obiegło także nagranie, które Lenska nagrała jeszcze w czasie pobytu w szpitalu, a obecnie sama udostępniła na swym koncie na Instagramie. Widzimy na nim artystkę z ogoloną częściowo głową, kiedy prosi fanów o wsparcie oraz wiele dobrych myśli. Poruszający post Elżbiety Lenskiej na Instagramie: kochani, 7 miesięcy temu nagrałam to dla was. Nie udostępniłam wtedy, bo bałam się pokazywać w stanie, kiedy byłam podłączona do sprzętu i miałam jeszcze mało sił, żeby was nie przestraszyć. Dziś jak patrzę na to, jak wyglądałam i co się stało w maju, aż trudno mi w to uwierzyć. Miałam ogromne szczęście i abstrakcyjnie dobre, pozytywne samopoczucie na ojomie, czułam miłość i niczego się wtedy nie bałam, napisała bardzo szczerze Elżbieta Lenska, ujawniając także, iż musi się stawić na kolejnej wizycie kontrolnej, co nieco ją deprymuje. Dziś lekki stres. Przede mną całościowe badanie miejsca, gdzie czekała na mnie niespodzianka. Nie wiem, co mnie czeka, ale po raz pierwszy pomimo strachu jestem uśmiechnięta i wierzę, że wszystko będzie dobrze, choć życie jest dziwne, pokręcone i nieprzewidywalne, trzeba się nim po prostu cieszyć. Ściskam was i trzymam kciuki za to, że przede mną już tylko cudowne chwile. Wam życzę samego szczęścia, które wiem, że istnieje. Love dodała otwarcie uwielbiana przez widzów aktorka.